Jak do mnie Tomek zadzwonił, mówi: słuchaj, zapraszam Ciebie na występ na Fuck Up Nights. Myślę sobie: kurczę, ale o którym fuck upie mówisz? Nie wiem, alfabetycznie, chronologicznie, wedle wagi fuck upu. Coś wymyśliłem i teraz Wam opowiem. Jak zaczynam współpracę z klientem, skupiam się na trzech pytaniach. Kto? Czyli opowiem Wam trochę o sobie. Komu? Czyli o tym, kim Wy jesteście, moją grupą docelową. I jaką historię opowiada, bo zawsze chodzi o jakąś historię. Rafał Ferber, tak, założyłem Mordor. Założyłem Mordor pracując w korporacji, potem wyszedłem z korporacji, potem musiałem wrócić do korporacji, bo kredyt, bo parę innych rzeczy. Szczęśliwie już nie jestem w korporacji, zakładam firmę, którą prowadzę z moją dziewczyną i mam nadzieję, że nigdy nie będziemy korporacją. Społeczność Fuck Up Nights, czyli Wy, przedsiębiorcy, ludzie, którzy czasami się mylą i ludzie, którzy będą tolerancyjni, jeżeli zaliczę jakiś fuck up przy tej prezentacji. I jak podejść do prezentacji o swoich fuck upach? No to stwierdziłem, przejrzę swoje CV, zobaczę, gdzie co spierniczyłem. Tak będzie chyba najprościej. No jestem teraz tutaj, mam ładny profil na LinkedInie, ponad 500 znajomych, fajnie. Ale tak sobie przejrzałem, co mam wpisane na swoim profilu na Facebooku, ile tych miejsc pracy przeszedłem. Słuchajcie, rekordowo miałem taki rok, że w ciągu 18 miesięcy 9 razy zmieniałem zatrudnienie. I sprzedawałem garnitury, mieszkania, obrazy, produkty inwestycyjne. Tamten rok porządnie mnie wychłostał. No to tak, ta prezentacja to będzie krótki przegląd moich fuck-upów od 2002 roku. Oblałem 5 egzaminów na bezpłatne studia na Uniwersytecie Warszawskim. No to co grozi facetowi? Moro, kałasznikow. A ja się tam nie paliłem jakoś specjalnie. Jeszcze pech jest taki, że mam kategorię A. No to musiałem aplikować do prywatnej uczelni, co było dla mnie ujmą na honorze, bo przecież nie będę płacił za wykształcenie. Potem stwierdziłem, że to była jedna z lepszych decyzji, bo miałem czas pracować. No i przychodzi Rafał na egzamin. Ja ogólnie jestem takim przypałowym człowiekiem, zestresowany. Pukam jakiegoś gościa w bramie. Pytam się: sorry stary, masz może ognia? Bo zaraz mam egzamin. Odwraca się pan z siwym wąsem, przypala mi papierosa i wraca do swojej dyskusji. 5 minut później spotykam go na sali egzaminacyjnej. Dzień dobry, panie Rafale. Odstresował się pan? Mówię: no tak. No to proszę mi streścić, co mówił tam Huntington o zderzeniu cywilizacji. No dobra, dostałem się na te studia, było fajnie. I tak jak wam mówiłem, byłem trochę taki nadgorliwy. Kiedy koledzy imprezowali, podrywali dziewczyny, to ja zakładałem fundację z moim profesorem i z kolegami ze studiów. Saga wam się pewnie kojarzy z herbatą, ale Saga to School of Atlantic and Global Affairs. Wiecie, 2002 rok, najeżdżamy Irak, Afganistan. No to mój profesor od politologii stwierdził, że teraz Ameryka będzie nas lubiła, więc otwórzmy filię amerykańskiego uniwersytetu w Polsce. No to napisaliśmy grant, to znaczy wniosek o grant do Departamentu Stanu, dostaliśmy 5000 dolarów, więc fajnie. No to Rafał, ty będziesz dyrektorem finansowym. Jak wiecie, pewnie Amerykanie nie kochają nas aż tak bardzo, jak mówią, więc amerykańskiego uniwersytetu tutaj nie ma. Ja byłem dyrektorem finansowym fundacji. Wiecie, co to znaczy? Że nie mamy 200 zł na księgowość i Rafał będzie księgował. No i kiedyś do Rafała przychodzi pismo z Urzędu Skarbowego. Szanowny panie Rafale, zapraszamy na spotkanie. Idę do Urzędu Skarbowego, a pani mi mówi: wie pan, panie Rafale, jak się prowadzi księgowość, to trzeba raz do roku składać tam jakiś druczek deklaracji. Mówię: o, nie wiedziałem. No to mam dla pana taką wiadomość. Zła jest taka, że grozi panu za to mandat od 200 zł do 5000 zł. Wiecie, student, ja zżyłem wtedy za 1200 zł. Dobra wiadomość jest taka, że sam pan wybiera sobie wysokość tego mandatu. Biedniejszy o 200 zł, ale bogatszy o nowe doświadczenie, stwierdziłem: zatrudnijmy księgową. To moja decyzja jako dyrektora finansowego. Z tej fundacji, bo to było takie dosyć płodne, kreatywne środowisko akademickie, założyliśmy portal internetowy w 2005 roku. Bo tak stwierdziliśmy, że coraz mniej ludzi będzie czytało Wprost, a Newsweeka, Politykę i że przeniosą się do internetu. Takie miałem jakieś przeczucie, że ten internet to jest fajna sprawa. I byłem startupowcem, zanim to było modne. Słuchajcie, mając 21 lat, namówiliśmy pewnego inwestora giełdowego, żeby dał nam ćwierć bańki. Wzięliśmy sobie, Onet był wtedy pierwszą spółką taką internetową notowaną na giełdzie.
Zobaczyłem, że Onet jest wart parę baniek, ma tyle milionów użytkowników. Dzielimy jedno przez drugie, razy ilość użytkowników naszego portalu, to było jakieś 50 tysięcy użytkowników miesięcznie i wyszło, że jesteśmy warci pół bańki. No to panie inwestorze, sprzedamy ci 50% udziału za ćwierć bańki, co ty na to? Poszedł na to. Ale jak dwóch gości, którzy mają 21-22 lata, siedzą na takiej kasie, wiecie, nasi dziennikarze latali z Kwaśniewskim do Waszyngtonu, mój dział motoryzacyjny pod uczelnię podjeżdżał nową Hondą Accord czy jakąś BM-ką, bo chodziliśmy, jesteśmy z redakcji. Mieliśmy nawet ten swój numer taki ISSN, coś takiego formalnego. No i zjebaliśmy, bo inwestor był na tyle cwany, że te 250 tysięcy złotych podzielił na 5 transzy. Zgadnijcie, ile ich wpłacił? Jedną. Dokładnie jedną, więc mój wspólnik w poszukiwaniu lepszego świata, wiecie, 2004 rok, Irlandia, wesoła, zielona wyspa, on sobie tam pojechał i zarabiał fajne pieniądze, mi zostawił spółkę z długami. Co ciekawe, bo portal nam robił software house, ja później dostałem pracę w tym software house, ale mówię, słuchajcie, to, że moja spółka wam wisi x koła, to mi nie będzie się zdejmowali z pensji. No i na szczęście mi nie zdejmowali. Cieszę się, że to się nie udało, bo miałem zapisane w biznesplanie, że jako wiceprezes będę zarabiał 1300 zł miesięcznie. I to nie było moje wynagrodzenie, tylko koszt pracodawcy. Więc byłoby słabo. Sztywne wynagrodzenie do 13 roku. Miałem flirt z polityką, ponieważ popełniłem jedną z pierwszych prac licencjackich o tym, że internet zmieni kampanie wyborcze, biorąc pod uwagę to, co się działo u Trumpa, czy to, co u nas. Kurde, znowu miałem rację, tylko trzeba było w to iść trochę dalej. Byłem nawet szefem sztabu wyborczego odpowiedzialnym za kampanię internetową jednej z partii. Tylko dwóch kandydatów stwierdziło, że internet jest fajny. I udało nam się mieć najskuteczniejszą kampanię, najtańszą. Wszyscy tam plakatowali, billboardy, a my poszliśmy w internet. No i moja kampania była najtańsza pod kątem kosztu pozyskanego głosu. Dzisiaj to byłby koszt pozyskania lida. Niestety mój kandydat się nie dostał do Sejmu. Wtedy to była dla mnie tragedia, bo co ja teraz zrobię? Teraz się cieszę, że się nie tykam tego bagna. I wyobraźcie sobie, że taki jeden fuck up. Napisałem na forum gazeta.pl, to było jeszcze przed Facebookiem, tam było jeszcze tylko grono chyba wtedy. Słuchajcie, na patelni przy metrze centrum w poniedziałek coś tam się wydarzy wielkiego. I tak myślę, dobra, clickbait, wzbudziłem zainteresowanie. No, wzbudziłem zainteresowanie policji. Przyszła do mnie i się pyta, czy pan napisał coś takiego? No tak, a o co chodzi? No, wie pan, 11 września, zamachy terrorystyczne, chcemy sprawdzić, czy nie ma pan powiązań z Al-Kaidą, z kimś tam. A ten Windows to w sumie to legalny jest? Więc oni naprawdę czytają, co piszecie w tym internecie już od ponad dekady, więc uważajcie na to. Znowu coś, co zacząłem, a nie dokończyłem. Prowadziliśmy studia z dziennikarstwa internetowego na Łazarskim. Wszyscy, dziennikarstwo internetowe? Pojebany pomysł, za przeproszeniem. Nie wiem, ile warta jest teraz grupa na temat, czy parę innych takich spółek medialnych, ale zgodzicie się, że może mieć to jakiś sens. Potem pracowałem w agencji marketingowej, która obsługiwała branżę farmaceutyczną. Stężenie fuck-upów na dzień gigantyczne. Każdy mnie z czegoś nauczył. No i przez 3 lata pracowałem jako taki handlowiec dla wrocławskiego software house'u. I tak jak sobie myślałem o fuck-upach, które tam zaliczyłem, o trzęsiny w remoncie. Mega impreza. I tak o 3:00 tak mi się przypomniało, ja mam o 9:00 spotkanie w Mordorze. To ja chyba wrócę do domu. Wróciłem do domu, no i o 9:00 dzwoni do mnie mój kolega. Rafał, gdzie jesteś? O kur. Ze Szczęśliwic na Mordor, który wtedy jeszcze nie był Mordorem, dojechałem w 10 minut. Ale głos miałem gorszy niż Tomek Staśkiewicz dzisiaj. Chyba trochę ode mnie zionęło. Andrzej mnie tak kopał, żebym się za bardzo nie odzywał. No i to mnie nauczyło takiej, wiecie, podstawowej rzeczy, jak masz spotkanie rano, to nie pij dzień wcześniej. Chyba że pijesz z klientem i negocjujesz ważny deal.
Ale miałem wyrzuty sumienia po tym przez dobre 3 miesiące. Przez 2 lata proces sprzedaży w branży IT jest rozłożony czasami na 2-3 lata. Pracowałem nad dużym dealem, nad 2 dużymi dealami. No i wyjechałem sobie na wakacje. Nie wiem, czy kojarzycie, luty 2009 rok to jest taki moment, kiedy indeksy giełdowe szurały po dnie. Krew się leje. A ja sobie wtedy siedziałem 3 tygodnie na wakacjach, druga półkula, Kalifornia. Wracam, ląduję, odsypiam jetlaga, dzwoni do mnie mój szef. Mówi, słuchaj, Rafał, ten duży deal z bankiem, no dzwonili, że muszą to zawiesić. A ten duży deal z wydawnictwem, no też niestety nie przejdzie. Ja miałem już wydrukowaną specyfikację mojego samochodu, który chciałem sobie kupić. Wymarzony Ford Fiesta, nówka sztuka, wersja Titanium wtedy wchodziła. I to mnie na przykład nauczyło, że pieniądze z prowizji możemy wydawać dopiero jak je zaksięgujemy na moim rachunku. Bolesne. 2009-2011 byłem doradcą finansowym. Myślałem, że będę pomagał ludziom. Świetna szkoła sprzedaży bezpośredniej. Excel to jest jedno z moich ulubionych narzędzi. Gdzieś w jakimś korpo miałem ksywę Pan Tabelka. Miałem wszystko policzone. Ile spotkań tygodniowo odbywam, od kogo jakie dostałem polecenia. A na przykład, wiecie co liczyłem? Liczyłem deale, które mi nie weszły. Miałem taką zakładkę, czego nie sprzedałem. Jak Piotrek, mój szef, to zobaczył, to mnie opierdzielił, jak to wpływa na moją motywację, a właściwie jak to wpływa na moją demotywację. Bo niestety to, czego nie sprzedałem, było tego więcej niż tego, co sprzedałem. Nie wiedziałem, że tak statystyka działa. To, z czego nie jestem jakoś specjalnie dumny, to to, że przeliczałem ludzi na złotówki. W każdym widziałem, ile ja tu mogę zarobić. I to było zdecydowanie złe. I to był taki fuck up, coś, czego będę się wstydził. Wiele relacji spaliłem, część z nich udało mi się odzyskać, ale to jest coś, do czego nigdy nie chcę wracać. I nie wiem, czy ta policzalność, słuchajcie, sprawiała coś takiego, że ja wiedziałem, na którym spotkania sprzedaję. I kiedyś wychodzę ze szpitala, ze spotkania, na którym klientka nie podpisała umowy i dzwonię do mojego szefa. Mówię, cześć Piotrek, słuchaj, ale zajebiście, 4 spotkanie nie sprzedałem. Mówi, co ty? I tak dalej, porąbało ciebie, koniec miesiąca, ty z planem jesteś w dupie. Mówi, Piotrek, ale słuchaj, ja co 5 spotkanie sprzedaję, jadę właśnie coś sprzedać. Nie pamiętam, czy sprzedałem, bo to było parę lat temu, ale poziom takiego sprania mózgu jest czymś takim, do czego nigdy bym nie chciał wrócić i ta praca też mnie dużo nauczyła, tak jak Ole nauczyła dużo praca w korpo, mnie też, zaraz do niej dojdę, albo już do niej dojdę. Z zaradztwa finansowego trafiłem level wyżej, czyli do banku. Byłem fajny, sprzedawałem, było na mnie mało reklamacji, a właściwie 0, więc po pewnym czasie awansowałem. Pracuj ciężko 8 godzin, to będziesz mogła pracować 12 godzin, bo zostaniesz kierownikiem, albo 16. No tak, ale wiecie, z kolegami chodziłem na piwo, mówiłem, że szefowie to są tam nie do końca, że te pewne procedury w naszym banku są nie do końca, A tu nagle surprise, jestem ich kierownikiem. I nagle oni muszą się słuchać tego, co ja do nich mówię. I tu popełniłem bardzo dużo fuck-upów. Za dużo dawałem szans. Tak jak wy nie zwalnialiście, ja wierzyłem, tak, on się poprawi, tak, on sprzeda, tak, on będzie działał. No niestety nie. Bardzo wiele szans zmarnowałem. A jak już zostałem kierownikiem, pozapierniczałem te 12 godzin, to było tak, że zarabiałem fajną sumę, taką korporacyjną i pracowałem 6 godzin dziennie. Zajebiście. Tylko zdziadziałem. Moja strefa komfortu mnie zabiła. Żyję dalej, ale to jest czas, który mogłem spędzić o wiele, wiele lepiej. Rozwinąć się. Kiedyś moim marzeniem było, nie wiem, zostać coachem. W tym czasie mogłem cholera wydać kilkanaście koła na ten ICC czy ICF i to zrobić. Nie zrobiłem, było mi za wygodnie. I jeszcze w tym korpo założyłem Mordor na Domaniewski. 2013 rok, zaraz urodziny, pewnie będzie jakaś imprezka. Ale w styczniu 14 Rafał Ferber rzuca korporację. No i napisałem, czy nie chce ktoś przejąć Mordoru na Domaniewski, bo wiecie, ja nie mam legitymacji, żeby teraz się śmiać z korpo, bo ja teraz będę startupowcem. No i na szczęście nikt nie chciał. Taki gif, wiecie, zrobiony bardzo szybko, low-costowo, bo prezentacja powstawała dzisiaj. I Mordor dalej jest mój. Rzuciłem to korpo,
żeby zakładać startup finansowy z inwestorem. Ci inwestorzy to cwane bestie i często ściemniają, więc po 2-3 miesiącach już rzuciłem ten startup finansowy, stwierdziłem, dobra, to spróbujmy innego podejścia. To załóżmy własny startup bez inwestora. Mamy świetne pomysły, ale świetne pomysły bez kasy na marketing mogę sobie wsadzić w buty. No to co? Pokornie. Raz nie dostałem pracy, bo rekruterka zrobiła research taki głębszy i odkryła, że prowadzę Mordor na Domaniewskiej, więc nie odnajdę się w ich kulturze korporacyjnej. I słuchajcie, to był ten rok, kiedy miałem tak dużo zawirowań. Dzwoni do mnie mój przyjaciel, mówi, słuchaj, idealne miejsce dla ciebie, szwajcarska firma, 157 lat tradycji, chodź. Mówię, ty, ale czy ty wiesz, że ja robię Mordor? No tak, ja wiem. A prezes i tak dalej? Nie dowiedzą się, będziesz robił wyniki, to potem się będziemy martwili, a póki Szwajcaria się nie dowie, to luz. Niestety to korpo pod koniec 15 roku ogłosiło nam plany na przyszłość, które brzmiały sayonara, odprawa, zawijamy się z Polski. A ja akurat wróciłem do korpo. Też 2014-2015 to był czas takiego hype'u na Mordor, więc ja siedziałem w tej skostniałej, wiecie, szwajcarskiej instytucji i cisnąłem bekę z Mordoru. I to, co wy powiedzieliście, że nie mieliście innych opcji, ja z kolei na przykład odnoszę to tak, że nie koncentrowałem się na czymś jednym. I to jest zawsze taki dylemat. Czy mieć plan A, B, C i D, czy koncentrować się na jednym. Ja jestem raczej taki, że wolę mieć plan A, B, C, D i A, B, C, D, a i tak życie mnie zaskoczy scenariuszem Z. Więc w trakcie tego hype'u na Mordor, słuchajcie, w 2015 roku pojawił się pewien pan i on mówi, słuchaj, pozyskamy ci inwestora. Mówię, kurwa, na co? Na fanpage? On mówi, tak. Nie wiedziałem za bardzo po co. Słuchajcie, pojawiła się wycena na 1 000 000 złotych. Na fanpage, który nie jest mój, bo jest marka Zuckerberga, tak jakby ktoś się wczytał w regulamin. Ja nim tylko sobie zarządzam. Oczywiście z tych rozmów z inwestorami nic nie wyszło. No ja stwierdziłem, że zrobię sobie prezent na 30 urodziny. Zrobię stronę internetową. Wiecie, jak działa Quake? Wrzucamy obrazki, memy i tak dalej. Ja stwierdziłem, dobra, zrobię coś takiego dla korpolutków. A korpolutki jak zapierdzielają za KPI-ami, nie mają czasu na generowanie memów. Więc ten mój moja strona internetowa, no niestety nie zadziałała zbytnio dobrze. Potem jeszcze wymyśliłem, że uruchomię usługę ostrzegania SMS-ami przed strażą miejską, ale znowu zapomniałem o takim elemencie, jakim jest badanie rynku. Po 3 miesiącach miałem 3 osoby płacące mi abonament. Luzik jest taki, że wydam na to 5 koła, nie 5 baniek, więc spoko. Nie powiem wam o tym, co się działo w tych latach, bo a, pewnych rzeczy bardzo się wstydzę, b, mam NDA-ki na grube pieniądze, więc nie. Ale to, co powiedział Tomek, od kwietnia prowadzę agencję Runaways, czyli uciekinierzy, taki mały ork, który ucieka z Mordoru. I to jest dopiero poligon doświadczalny. Wiecie, jestem menedżerem po korpo z doświadczeniem, wiem, jak prowadzić biznes. Jasne. Po co podpisywać umowy z klientami? Działamy, jedna faktura, druga, trzecia. Mam zaplanowany content dla klienta na miesiąc naprzód, bo zawsze tak robimy. No i na początku miesiąca klient mi mówi, słuchaj stary, wiesz co, no nie wyszedł tam trochę ten startup, to my się zawijamy z rynku. Fajnie. A zapłacisz mi? No tak, jak mi ktoś tam zapłaci. No na szczęście to był jakoś tam znajomy, z pewną obsuwą, tak wiecie, do 90 dni zapłacił, więc luz. Ale stwierdziłem, dobra, to może dam jednak zarobić jakiemuś prawnikowi, spiszmy tą umowę i będę ją z klientami podpisywał. I teraz na przykład nauczyłem się nie działać dla klienta, póki nie mamy jakiegoś kwitu podpisanego. Czego się nauczyłem? Definiować wspólnie z klientem, co ja dla niego robię. I to jest po mojej stronie, żeby on kumał, co ja dla niego robię. Ostatnio rozstałem się z klientem, który oczekiwał, że w ramach obsługi kampanii reklamowej na Facebooku będę mu modyfikował stronę internetową. No nie. Jest subtelna różnica między poprawką a zmianą. Jeżeli ktoś prowadzi jakiś projekt informatyczny czy graficzny, to może o tym wiedzieć. My się o tym przekonaliśmy
na żywym organizmie. Sprzedałem klientowi jakąś graficzkę za 100 zł, bo stwierdziłem, zrobimy to w pół godziny. Robiliśmy to 8 godzin. Kiepska stawka, 12,5 zł za grafikę. I jak się zakłada własną firmę i się zapiernicza po te 14-16 godzin, to fajnie jest widzieć ten zysk w swojej kieszeni. Ale w pewnym momencie, jak się cały czas jedzie na tych wysokich obrotach, to się popełnia błędy. Moim takim konikiem jest to, żeby dowozić jakość klientowi i zobaczyłem, że w pewnym momencie nie dowozimy tej jakości i stwierdziliśmy, kurczę, może jednak warto te 5 koła odjąć sobie od ust, zatrudnić, nie wiem, grafika czy kogoś u siebie stacjonarnie i odzyskać trochę czasu. I na to wpadłem zbyt późno. To, co bym chciał, żebyście wynieśli, bo pewnie mógłbym jeszcze trochę poopowiadać o swoich fuck-upach, to to, że z każdej porażki można wyciągnąć jakiś tam wniosek. No a tak sobie zobaczyłem dzisiaj, szukając tego swojego CV, co ja robiłem przez te ostatnie lata. Na Facebooku jest taka sekcja o tobie i taki mój, jeden z moich ulubionych cytatów to Fallor ergo sum. Błądzę, więc jestem. Przynajmniej na tyle, na ile znam łacinę i kiedyś to sprawdzałem. A więc każda z takich porażek, którą my odnosimy... Wiecie, ja parę lat temu płakałem, że mój kandydat nie dostał się do Sejmu. Teraz się z tego cieszę, bo to jest zupełnie nieistotne. Każda z tych porażek jest dla nas taką lekcją, którą możemy wyciągać. I to też jest taka myśl, która jest mi bliska. Że jeżeli będę wyciągał wnioski ze swoich poprawek i każdego dnia będę lepszy choćby o 1%, to w długim terminie będę zajebisty. Ale jeżeli każdego dnia pozwolę sobie na to, żeby być o ten 1% gorszy, to za jakiś czas będę do dupy. Więcej fuck-upów nie pamiętam, albo wstydzę się do nich przyznać, ale chętnie wam odpowiem na jakieś pytania. Cokolwiek, proszę. Wszyscy inni dostali jakieś pytania. Dzięki. Czy ten Windows był legalny? Przedawnienie już było. Nie był legalny. Słucham? Ci, co przyszli sprawdzać, to nie ta frakcja, to nie kurtuazji. Tak, ale wtedy mnie to dosyć mocno przeraziło. W ogóle konfrontacja z panami z policji w moim domu, którzy dokładnie wiedzą, co kiedy napisałem. Moja świadomość teraz jest trochę większa internetu niż wtedy. Mhm. Mój kolega prowadzi fanpage zalegalizować coaching i rozwój osobisty. Już nie chcę. Już nie chcę. Przeszło mi. Teraz ja bym... Słucham? Nie, przez to, jak ten zawód zszedł na psy i ilu jest tam oszołomów. Ostatnio, słuchajcie, nawet zainwestowałem 30 zł, bo jakiś coach zaczął szkolić social mediów. Więc stwierdziłem, dobra, 3 dychy, zobaczę, z czego szkoli. I na jego materiale wideo usłyszałem o logarytmie Facebooka kilka razy. Algorytm, logarytm, mógłby chociaż takie podstawy ogarnąć. Ja też z matmy może nie byłem dobry, ale... To naprawdę jest basic, więc nie, coachem nie chcę być. Moim marzeniem jest teraz pracować 8 godzin dziennie, to byłoby naprawdę super. Czy to był Rafał Trzaskowski? Kto? Kandydat, który się nie dostał. Nie, ale chyba podobna... Nie, nawet już nie wiem, kto... Miał podobno dobrą internetową kampanię i się nie dostał do pierwszej pracy. To... A on był w 2005? Wyparłem ten okres ze swojego życia. Wyparłem, tego już. Żeby ten teraz. To ja mam takie pytanie, bardzo konkretny fuck-up z ostatnich dni. Wrzuciłeś na Mordor posta promującego pewien warszawski klub. No? Nie, taki muzyczny. I delikatnie mówiąc, reakcja fanów nie była przychylna. Mhm.
To nie był? Klient jest bardzo zadowolony z akcji. Mówi, zajebisty shitstorm, zasięgi, zaangażowanie, super. Na tym poście nie pojawiła się nazwa, też pojawiła się nazwa pewnego alkoholu, ale nie w kontekście, że to jest wódka. To równie dobrze mogła być kiełbasa. Więc wszystko było ok, zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami o promocji alkoholu. Jest to ustawa o wychowaniu, nigdy nie czytałem, póki nie musiałem. Ta lektura mnie nie pasjonowała. To była promocja kiełbasy. To była promocja wysokoprocentowej kiełbasy, którą można w tym klubie dostać w promocyjnej cenie. I wyobraźcie sobie, że ludzie, którzy wydają 13 zł na kawę każdego dnia, kawę w Starbucksie, gdzie marża jest huu, rozpisali się, że 175 zł za dwie butelki wódki w klubie to jest dużo. No. Nie, za dwa pęta kiełbasy. To się wytnie, tak, za dwa pęta kiełbasy. Więc to jest w kategorii sukces. Jaki my ostatnio mieliśmy fuck up? Sporo ich jest na co dzień, ale jakichś takich większych chyba nie. Myślę, no dzisiaj miałem plan, że będę robił prezentację i że jak przyjdzie nasz grafik o 10, to ja mu powiem, weź mi te moje slajdy, zrób tak ładnie graficznie. Przyszedł o 13. Więc ja ci wysłałem prezentację. To była taka wersja, której bym się nie wstydził, ale ostatnia wersja była na pół godziny przed. Pytania jakieś takie intymne, podchwytliwe, plastyczne, bo chętnie już zejdę ze sceny i się napiję wody. Nie, tu siedzi moja dziewczyna. Nie. To dziękuję.